A niestety pogoda nie jest dobra, no bo to się zmieniła pogoda. Tak, ty dlatego idziemy zobaczyć dzisiaj żubra. Chcesz zobaczyć żubra? W tym roku święta spędzamy nad morzem, między zdrojach. Tak, Dabciuś? To jest nasz królik, wyskałoczny. Ej, króliko, nasz wielkanocny. Trochę brzydki jesteś w tym roku. A Dancia, a tam Nelcia w środku. A tu termos. Mamy mega złą pogodę, więc musimy mieć herbatkę, żeby nie marznąć. Ewa nas nie opuszcza. Jest to święta, jesteśmy nad morzem. Ale chłopaki wybiją dzisiaj w Gostyniu. Magda Dubel zrobi relacje, więc jesteśmy z nimi. Wyjechaliśmy na targi do Warszawy. Jakie to targi, Rafał? Targi Active Go coś tam w Warszawie. Dokładnie tak. Zrobiliśmy medialny trening tutaj z niektórymi ludźmi, a to nasze zaplecze. Dzień dobry. Siemano, Domino. Kolejny odcinek? Domina możecie kojarzyć. Znaczy jeszcze chyba nie, albo będziecie mogli kojarzyć. Będzie programu, który stworzył. Będzie gwiazdą internetu. Chciałem ci przypomnieć, że w poprzednim, który nagrywałeś już w lutym, zapowiadałeś, że za chwilę będzie. No właśnie. A mamy kwiecień. Miało być za chwilę, ale... Jest zbyt dobry, żeby wypuszczać go pospiesznie. Ale to jest czas. Nie wiadomo, czy to jest długo, czy krótko właśnie. Nie wolno, nie możemy się wygodzić. Ale Adam Wasilewski, dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedz nam o swojej osobie i o tym, jak nasz kanał teraz nasz będzie funkcjonował lepiej. Dlaczego? Dlatego, że ja się nim zajmę. Dokładnie tak. Tutaj najbrzydsza postać polskiego MMA. Oprócz Różala najbrzydsza postać MMA. A tutaj to z kolei największy przystojak. Michał Rogoziński, MMA.pl. Borys Mojkowski, Anko Zapasy. Andrzej Kościelski. Anko z MMA, za to jaki redaktor, nawet nie wiem. Baza, Anko Zapasy. Zapasy, bo tak rozmawiam sobie z Borysem odnośnie Jiu-Jitsu i ja bym chciał, żeby była taka, bo wiem, że w niektórych redakcjach są pewne trendy. To jest trend, że zaczęli trenować to brazylijskie jiu-jitsu, więc może ustalmy, że zrobimy sobie na przykład za rok czy za pół roku jakiś taki mały challenge zawodowy. Dobra, on za dużo gada, ja mam pewien w skrócie, co mi tutaj mówił teraz. Michał wyzywa Dominika Durniata. Durniot Dominik. Co myślał? Dominik, Michał. Wrócimy do niego. Wyzywa cię na pojedynek jiu-jitsu. Co się taki powiedział? A jaki ma pas? A jaki masz pas? Biały. Niech przyjedzie do Ankosu, możemy się pokurać. I proszę bardzo. Wyzwanie zostało przyjęte przez Dominika. Może się zajmiesz menadżerką. We'll be right back.
po robocie. Jedziemy, jedziemy z targu, panu daj proszę, dla zwycięzca, Gamer, mistrz Polski ADCC. Witam serdecznie. Gamer ma jeszcze miesiąc do walki i stwierdził, że to jest zbyt długo i mówi, a opierdolę sobie ADCC. Teraz na karę bije mocno Normana, że będzie tak płakał. Tak jest, Norman Parker, patrz na ten medal, Gamer sobie poleciał jedną ręką, szykuj się na pierdol, więc szykuj się na pierdol po prostu.